Cześć, witamy w tym odcinku. Mercedes w zasadzie ku końcowi. Wszystkie tuleje w kołysce zostały wymienione. Kołyska, te też, te przednie też. Kołyska została wypiaskowana. Dwie powłoki lakieru, podkład plus lakier czarny proszkowy. Te dolne wahacze też widzieliście, jak przyszły od piaskowania, lakierowania. Tu są osłony plastikowe. Sprężyny zostały stare, amortyzatory stałe. Tutaj komplet śrub, regulacyjne wahacze, łączniki, dolne, górne, tulejka w zwrotnicy. Wszystko zostało wymienione na nowe. Wiadomo, tutaj znajdzie się wielu z komentujących, którzy powiedzieliby, że najlepiej od razu byłoby tylny most wymalować, wypiaskować, zaciski, że można byłoby wymalować, wypiaskować, płośki i wiele innych elementów. Natomiast tutaj właściciel, myślę, że skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Wiadomo, estetyka też jest bardzo ważna, tak też dlatego chcieliśmy to wszystko wprasować i zamontować jak najbardziej estetycznie. Teraz jeszcze tutaj została nam regulacja hamulca ręcznego. Auto już było kawałek przejechane. Trzeba jeszcze troszkę podregulować, tak żeby to wszystko działało należycie. I tak, chciałem jeszcze wjechać na geometrię, natomiast znalazłem jedną niepokojącą rzecz, która dyskwalifikuje geometrię. Popatrzcie się na tulejka. Jest całkowicie wysunięta z wahacza. Zastanawiam się, taki dziwny dźwięk przy skręcaniu. I tutaj ta tulejka, ten już element metalowy w tym miejscu ociera o ucho od kołyski. Z drugiej strony dla porównania ta tulejka jest na środku. Z tej strony jest całkowicie zniszczona. Właściciel już o tym wie. Także zamówił część, będziemy ją wymieniać i wtedy finalnie ustawimy już geometrię. Ogólnie auto w bardzo fajnym stanie. Tutaj jeżeli jeszcze ktoś zadba kiedyś o porządną konserwację, myślę, że takie auto już nie będzie traciło na wartości. Także w tym odcinku to już wszystko. Piszcie w komentarzach, czy też regenerujecie takie części jak kołyska, jak wahacze. Oczywiście mówię o tych wahaczach dolnych, gdzie są dosyć drogie, resztę wahaczy poszło nowych. W tym wahaczu została wymieniona oczywiście ta jedna tulejka, którą nam właściciel dostarczył. Jakie problemy były z pracą? Takie problemy z pracą, że podnośnik był zajęty kilka dni, ponieważ trzeba było w jeden dzień zdemontować, zawieźć do piaskowania, odebrać z piaskowania, zawieźć do lakierowania proszkowego. Po lakierowaniu trzeba było kołyskę zazbroić nowe tuleje. Zwrotnicę w międzyczasie pozbroiliśmy, także logistycznie trwa to trochę dłużej. Podnośnik zajęty, natomiast też takich robót jak najbardziej nie odmawiamy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.